Dziś porozmawiamy o nitonakrętkach i dlaczego nitonakrętki są przydatne w kamperze. To jest nitonakrętka. Jak widzicie, ma z góry kołnierz, taką pofałdowaną powierzchnię, która służy do zgniatania. To jest część nita w tej nakrętce. Oraz nakrętka, ponieważ w środku jest gwint metryczny, dzięki czemu możemy ją bez problemu nakręcić na śrubę. To akurat jest konkretnie nakrętka, która służy do zaciskania na powierzchni od 3 do 4 mm. To jest grubość tego, jak ta powierzchnia, która się zgniecie w postaci nita, jak dużo tej powierzchni może być tu pomiędzy nimi, tworząc dodatkowy kołnierz z tej strony, zaraz to pokażę, oraz ma gwint w środku metryczny 4, czyli na śrubę 4 mm. Zaprezentujemy tutaj, akurat mam jedną nitonakrętkę na zużycie. Jak to działa? Na samym początku, w dowolnym miejscu, może gdzieś z brzegu, żeby było widać, wywiercę otwór. Wywierciłem otwór wiertłem 6, ponieważ mniej więcej tyle milimetrów ma średnica tutaj nitonakrętki zewnętrzna. Odkurzymy. I możemy nitonakrętkę przełożyć. I cały proces polega na tym, że nitonakrętka się tu zaciśnie, tworząc w tym miejscu dodatkowy kołnierz, taki jak jest z tej strony, nie pozwalając wyjść z elementu. I to jest bardzo potrzebne w kamperze, ponieważ w wielu miejscach używamy właśnie takiej, to jest 4 mm sklejka. Cała nasza podłoga tutaj w tym miejscu jest 4 mm sklejki, a w tym momencie nie tylko nagrywamy filmik, ale i montujemy taką oto płozę do łóżka, która jest przewiercona na wylot właśnie, żeby włożyć w nie śruby 4 mm. Będzie w tym miejscu, w tych wszystkich otworach zaznaczyliśmy miejsca na podłodze właśnie, która jest 4 mm. Tu już 3 nitonakrętki są, zaraz kolejne 3 będziemy właśnie wkręcać w ten sam sposób. No i po co to jest? Dlaczego nie wkrętami? Otóż 4 mm podłoga, jeśli wkręcilibyśmy wkręta, wkręt ma bardzo małą powierzchnię, o którą może się zaprzeć. Można go po prostu wyjąć, ponieważ nie jest w stanie zaprzeć się od drugiej strony, a tu pod spodem jest izolacja, tu pod spodem jest miękki materiał, tu pod spodem jest płyta PIR, można powiedzieć, że styropian. Ani to nakrętka z racji tych właściwości nitujących się zaciśnie od drugiej strony i nie pozwoli wyjść, tworząc też więcej niż 4 mm, bo zobaczcie, że ona jest znacznie dłuższa, gwintu dla śruby, żeby docisnąć to do podłogi. Więc te połączenie śrubowe będzie znacznie, znacznie lepsze niż połączenie za pomocą wkrętów. Tutaj, gdzie stoi bojler ciepłej wody, mamy jeszcze zrobioną, z racji, że tego bojlera nie ruszaliśmy przy naszej aktualnej renowacji, mamy jeszcze zrobioną starym sposobem, czyli po prostu dołożyliśmy kupę sklejki, żeby wkręty miały w co wejść. I ta sklejka jest przytwierdzona do listw konstrukcyjnych pod spodem, pomiędzy którymi leży styropian, a następnie już w dowolnym miejscu do grubej sklejki, bo wkręt ma w co wejść, jest przymocowana właśnie truma. Ale jak widzicie, to jest okropne marnotrawstwo materiału i wagi w kamperze, więc nitonakrętki są znacznie ciekawsze. Ok, zaciśnijmy ją. Do zaciskania nitonakrętek służy nitownica do nitonakrętek. To jest specjalne urządzenie, które trzeba niestety osobno kupić. Są nitownice półautomatyczne, które się nakręca na wiertarkę. Osobiście nie polecam, ponieważ prawdopodobnie z braku moich umiejętności, ale zazwyczaj przekręcałem i urywałem te gwinty w środku. To trzeba robić z wyczuciem. Ręcznie jest zdecydowanie prościej przyłożyć odpowiednią siłę niż za pomocą wkrętarki, żeby ten gwint, żeby nitonakrętkę zacisnąć, a gwintu nie zerwać. Jak widzicie tutaj, na samym końcu końcówki nitownica przychodzi zawsze z kilkoma końcówkami. Nie chodzi mi o tą obręcz, tutaj po prostu była poluzowana, muszę ją dokręcić. Jest gwint. To jest gwint akurat właśnie M4, ponieważ właśnie chcę nitować nitonakrętki z takim gwintem. Za pomocą tych tutaj uchwytów możemy odciągnąć i jak widzicie, gwint, nie wiem czy to widać na filmiku, ale gwint wychodzi nie obracając się i to jest najważniejsze, czyli jeśli tu będzie nitonakrętka, to nitownica ją ściągnie, nie obracając, nie wychodząc z gwintu, czyli spłaszczy ją właśnie, spłaszczając tą końcówkę tutaj, ten pofałdowany obszar nitonakrętki. Za to, za pomocą innego elementu,
tu możemy kręcić. Więc jeśli nit już siedzi, nakrętka już siedzi, możemy wkręcić nitownicę, bądź jeśli już ją zacisnęliśmy, wykręcić za pomocą właśnie tego dodatkowego pokrętła. Jeśli byśmy mieli długie nity, tutaj też jest... Tutaj też jest otwór, żeby tutaj przyłożyć wkrętarkę, więc to też może być tak z wkrętarką połączone tylko i wyłącznie do odkręcania, ale siłę do zaciskania przykładamy ręcznie za pomocą po prostu tutaj takiej wajchy. No i zobaczmy, jak to wygląda w sklejce. Mamy przełożoną nitonakrętkę. Ją sobie wyjmę, ponieważ zdecydowanie prościej jest nakręcić ją na otwartej nitownicy, więc nakręcam. Tu trzeba uważać, żeby cała nakrętka, czyli żeby ten bolec był praktycznie na samym końcu, żeby może nawet troszeczkę wyjść, na pewno nie może po prostu łapać z samego początku. Ten gwint na nitownicy musi po prostu złapać dużą część gnita, ponieważ trzeba względnie dużej siły, żeby tego nita założyć. Ja sobie tutaj chwycę jakoś butem, przekładam i teraz dociskając, może jeszcze o tak chwycę, dociskając właśnie w tą stronę, dociskając tą płaszczyznę do podłogi, żeby nitonakrętka weszła jak najgłębiej, spłaszczam ją. Mam nadzieję, że to będzie widać na filmiku, jak ona w tym momencie tworzy z drugiej strony właśnie ten kołnierz, tak? I w tym momencie, zobaczcie, tu jest w środku zaciśnięty kołnierz. Ten kołnierz chyba nawet nam wgryzł się w drewno w tym momencie i średnio go widać. Może to jest troszeczkę za krótka nitonakrętka na takie drewno. W każdym razie teraz możemy odkręcić. Wyobraźcie sobie, że to jest materiał stały. Możemy odkręcić urządzenie i nitonakrętka tutaj siedzi. I zobaczcie, że mogę ją spróbować wypchnąć, nawet naciskając. Nie wychodzi, prędzej złamie deskę. I możemy tu teraz swobodnie przeprowadzić śrubę. I ona ma dużo miejsca, żeby się zacisnąć. Teraz ta śruba, tak jak widzicie, ciągnę już tylko i wyłącznie za śrubę. Tak ciągnąc za wkręta, swobodnie bym go z takiej małej deski wyrwał. Nie wiem, czy to widać na filmiku, tak ten kołnierz nam się wgryzł w drewno. Wyraźnie mam troszeczkę za mało szerokie te nitonakrętki, ale zależało mi, żeby też były na dość małe śrubki, żeby śrubki mogły swobodnie przejść przez profil aluminiowy. Większe nitonakrętki zazwyczaj nie tylko są dłuższe, ale też są na większą średnicę śrubek, więc ten kołnierz, kurczę, nie widzimy go zupełnie, on powinien wystawać z tej strony, on się nam wgryzł w środek w drewno. W każdym razie jest on pewnie z milimetr pod drewnem i trzyma z obu stron. Nie jestem w stanie, przykładając jakąkolwiek siłę, o nawet sobie odcisnąłem ją na palcu właśnie, przykładając siłę, tak nie jestem w stanie jej wypchnąć. Więc to połączenie jest bardzo mocne. Ok, zróbmy w takim wypadku otwór w podłodze i sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Czyli wiertarka. Jak widzicie, ona ledwo tylko wpada i już przelatuje, ponieważ pod spodem jest z płyta PIR. Bierzemy nitownicę, odkręcamy, zakręcamy palcami, prościej jest po prostu palcami niż tutaj kręcić, wkładamy, dociskamy w dół i zaciskamy. To powinno pójść z dość dużą siłą, ale nie tak, że musimy się z tym siłować niesamowicie. Wtedy najprawdopodobniej mamy jakiś problem z nitownicą albo z samym nitem. W tym momencie zobaczcie tutaj, on delikatnie już wstał. Mamy tutaj ten gwincik, ponieważ nitonakrętka się skróciła względem tego, co było wcześniej. Teraz kręcę w lewo, no bo jak każda śruba, no praktycznie każda śruba metryczna w lewo, prawoskrętny glint w lewo będzie odkręcany, no i już mogę ją po prostu wyjąć. Trzeba zwrócić uwagę tutaj, jeśli mamy gwint ten na nitownicy, on nie jest idealnie czarny, tu jest takie przebarwienie, to najczęściej są kawałki
wyrwanego materiału z nita, że jak za mocno pociągniemy, jeśli nit nam się źle osadzi, na przykład krzywo, i któraś strona wychodzi bardziej, gdzieś bardziej naciska, możemy po prostu urwać ten gwint i on zostanie tutaj. Nie dość, że zniszczymy nitonakrętkę, to jeszcze kolejne nity nam nie będą się zaciskać, tylko nagle będzie się wysuwać całość, ponieważ tu nie będzie gwintu, tylko będzie ten gwint założony przez materiał wyrwany z poprzednio źle założonych nitów, więc też polecam sobie poćwiczyć najpierw na jakiejś desce, jak to wygląda, bo później bardzo trudno taki nit wyjąć. Trzeba go wyrwać razem z materiałem, wyciąć dziurkę, ewentualnie rozwięcić w całości. Jeśli ma się ewentualnie gwintownik, można spróbować przegwintować jeszcze raz ten gwint gwintownikiem. O gwintowaniu albo już mamy, albo będziemy mieli, nie wiem w jakiej kolejności będziemy wrzucać te filmiki na YouTube'a, inny film, więc też go zobaczcie. I to tyle. Dajcie znać, czy używacie nitonakrętek w swoich konstrukcjach kamperowych, czy nie tylko kamperowych.